Dziurawa i wąska, tak o odcinku drogi wojewódzkiej 190, Krajenka Wysoka, mówią kierowcy. Na jej remont czekają od lat. Ta droga jest w złym stanie technicznym. Chyba największą udręką, jaka spotyka mieszkańców czy podróżnych na tym odcinku, to są rosnące przy samej skrajni drzewa, które znikną, a droga zostanie rozbudowana. Dzisiaj podpisano umowę na realizację inwestycji. Bardzo ważna akcja komunikacyjna. 14-kilometrowy odcinek drogi zostanie rozbudowany. Oprócz poszerzenia i ułożenia nowej nawierzchni będą również chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe. We wsi Badęcz powstanie natomiast obwodnica. Praktycznie to będzie nowa droga, nowy ciąg komunikacyjny, który liczę, że przez kilkanaście lat będzie służył doskonale wszystkim, bez konieczności interwencji. Której koszt to ponad 60 milionów złotych. 2/3 tej kwoty to dofinansowanie unijne. Próbuję sobie przypomnieć, że chyba będzie najdroższy kilometr rozbudowy w naszym województwie. No takie są realia rynkowe. Powiem tak, jeszcze mieliśmy w planie szerszą przebudowę, bo w pierwotnym naszych założeniach było dojść z tą przebudową do drogi krajowej nr 10. Było to jednak za drogie, dlatego też zdecydowano o przebudowie 14-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 190. Powstanie ona w systemie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawca musi wykonać projekt, uzyskać wszystkie zgody, co pozwoli na przystąpienie do budowy. Termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.